przygotować. My dziękujemy pani dyrektor za wyjaśnienia i przystępuję do odczytania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 września w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostródzkiemu na realizację zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 1243N Ostróda Tułodziad w kilometrach 0 plus 921 minus 2 plus 122. Na podstawie artykułu, to podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Udziela się z budżetu gminy miejskiej Ostróda pomocy finansowej powiatowi ostródzkiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 1243N Ostróda Tułodziad w kilometrach 0 plus 921 minus 2 plus 122 planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007-2013 oś priorytetowa 5 infrastruktura transportowa regionalna i lokalna działanie 5/1 rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny poddziałanie 5.1.6 infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na lata 2012, 2013 i 2014 w wysokości 714 148,11, z czego a na 2012 rok w wysokości 11 964,70, b na 2013 w wysokości 229 053,80 i c na 2014 rok w wysokości 473 129,61. Paragraf trzeci. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem ostródzkim a gminą miejską Ostróda. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostróda. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Szesnaście za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Nie widzę. Nie widać. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy osoby. Przy głosach 16 za, przy 3 wstrzymujących stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo i prosił o głos jeszcze pan starosta. Udzielam głosu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, ja już nie będę tłumaczył, jak ważna jest ta ulica. Ja tylko chciałem podziękować tym radnym, którzy głosowali za. Powiem dlaczego. Ostróda czekała przez wiele lat na to, żeby doczekać się wreszcie tego, żeby główną ulicę w środku miasta za potężne 7 milionów zewnętrznych pieniędzy w takim układzie przerobić. Bardzo serdecznie wszystkim z tego miejsca jako starosta ostrucki dziękuję. Dziękuję za głosy. Proszę bardzo, pan radny Bera. Panie przewodniczący, ja bym proponował, żeby teraz udzielić głosu panu Janiakowi, ponieważ jego obowiązki służbowe wzywają i może by Rada zgodziła się na to, żeby teraz nam opowiedział o tych śmieciach, bo jednak trochę jeszcze potrwa obrady do wolnych wniosków. Nie ma nic przeciwko temu. Sprawa dotyczy, wiadomo, wysypiska w Murlinach. Jest to bardzo smutna sprawa, zresztą bardzo nagłośniona. Nie wszyscy mieszkańcy dokładnie wiedzą, co jest w temacie, dlatego chyba czy Rada wyraża zgodę, aby w tym temacie wystąpił pan naczelnik. Nie czekał aż do wolnych wniosków. Ja widzę, że tak, więc proszę panie naczelniku, udzielam głosu w kwestii wysypiska w Murlinach. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie i panowie radni. Miałem przyjemność tutaj
Państwu przedstawiać, jaka jest sytuacja spółki PUK i Morlin i także informować, że w miesiącu kwietniu, że w najbliższym czasie po prostu wydamy decyzję zamykającą działalność tejże instytucji w miejscu Morliny. Ale ponieważ od tego czasu, i tak się to stało 15 maja, starosta wydał decyzję cofające pozwolenia na odzysk, zbieranie i transport odpadów stałych dla przedsiębiorstwa czy dla spółki PUK w Ostródzie. Od tego momentu jest wiele głosów, jest wiele komentarzy medialnych szczególnie i wydaje mi się, jakby wszyscy zapomnieli albo udają, że nie znają takiego przedsiębiorstwa jak PUK Ostróda czy sortowni w Morlinach. W związku z powyższym chciałem pokrótce Państwu przypomnieć i powiedzieć dalej, co się w tym temacie dzieje. Otóż tak, proszę Państwa, PUK w obecnej formie powstał w 1994 roku. 1 czerwca ówczesna Rada, czy ówczesne władze Ostródy ustanowiły, że nie będzie to przedsiębiorstwo komunalne, które było, a będzie to spółka pracownicza. Od tego momentu powstała to jako spółka pracownicza. Ta spółka podejmowała różne działania i w 2001 roku zakupiła wcześniej, ale w 2001 roku podeszła do programu stworzenia sortowni w Morlinach. Chciałem powiedzieć, że w tym samym czasie PUK Ostrudzki był dzierżawcą Rudna i PUK Ostrudzki był jedynym operatorem na tym rynku, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. W 2001 roku ówczesny starosta Ostrudzki wydał zgodę na możliwość adaptacji tych byłych popegeerowskich budynków na sortownię. W 2005 roku PUK wystąpił o dofinansowanie z programów unijnych inwestycji sortownia Morliny. 2005 rok. Zostało to potwierdzone pozytywną opinią wszystkich instytucji ochrony środowiska wojewódzkich, a także marszałka województwa. Przy opracowaniach jako program innowacyjność Warmii i Mazur, zatwierdzony przez i popierany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W 2006 roku w sierpniu została przecięta wstęga uroczyście na sortowni w Morlinach. Przypomnę, że tą wstęgę przecinał ówczesny wicestarosta pan Fijas, pan burmistrz Jan Nosewicz, pan wójt Marek Gustaw Brzeźń. Czyli do tego momentu ta sortownia i działania PUK-u były akceptowane przez wszystkich, a wręcz przeciwnie, idąc dalej, popierane. Dopóki był dyrektorem pan Śnieżawski, zaręczam Państwa, że ponieważ pan starosta rozpoczął kadencję już po oddaniu, pan starosta Włodzimierz Brodziuk, po oddaniu tej sortowni, ja przyszedłem do pracy w 2007 roku i nie tłumaczymy się jak gdyby z nie swoich rzeczy, ale zaręczam Państwa, że ta sortownia do 2010 roku funkcjonowała, nawet do 2011 roku funkcjonowała wzorcowo. Co się stało w międzyczasie? W międzyczasie Czyste Środowisko, powstało stowarzyszenie wójtów, burmistrzów wielu gmin, zbudowało sortownię w Rudnie. W tym momencie została wypowiedziana umowa dla przedsiębiorstwa PUK i przedsiębiorstwo PUK zostało bez swojego składowiska i stało się z przedsiębiorcy, który był tutaj na rynku jedynym, a jednocześnie mocno rozwinął się w tym kierunku, zainwestował, że był i operatorem, i jednocześnie głównie decydującym o odpadach komunalnych, stał się w tym momencie tylko operatorem i to już szóstym na tym rynku. Dlatego przedsiębiorstwo, powiem tak obiektywnie, przedsiębiorstwo to w mojej ocenie nie wytrzymało konkurencji z tym, co stworzyło Czyste Środowisko. Nie wytrzymało konkurencji.
co nie świadczy i wcale nie usprawiedliwia przedsiębiorcy nowego, który nabył w 2010 roku przedsiębiorstwo PUK, do takich działań, jakie on zrobił. Dlatego, że według naszej oceny i to przedstawiliśmy w piśmie 17 maja do prokuratury, zawiadamiając o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Stało się mianowicie tak, że przedsiębiorstwo to, nie chcąc płacić olbrzymich kosztów z powrotem na Rudno, zaczęło gromadzić odpady bez sortowania. Dlaczego tak się jeszcze to mogło stać? Na wniosek mieszkańców Morlin od 2011 roku prowadziliśmy kilkukrotne kontrole w tym przedsiębiorstwie. Jeszcze do listopada, do 20 dokładnie listopada 2011 roku przedsiębiorstwo to wywiązywało się z zaleceń i wszystkich nakazów, które otrzymywało. W tym czasie także wpłynęło do nas pismo sołtysa popierające, że przedsiębiorstwo to realizuje zadania, poprawia się sytuacja, także on nie widzi żadnych przeszkód. Ja mówię to dlatego, że tymi dokumentami dysponuję. 23 grudnia 2011 roku pan wójt Ostródy zaskarżył decyzję starosty do samorządowego kolegium odwoławczego, mianowicie, żeby cofnąć decyzję na odzysk, czyli na działanie sortowni. W tym to czasie, od tego momentu starosta nie był w stanie prawnie, nie mógł prawnie nic zrobić w stosunku do sortowni. Samorządowe kolegium odwoławcze 6 kwietnia 2012 roku uznało, że decyzja starosty była wydana zgodnie z prawem. Dopiero po 6 kwietnia starosta mógł podjąć działania. Co się w tym czasie stało? Od 20 grudnia do 6 kwietnia przedsiębiorca ten zamknął linię sortowniczą i gromadził odpady bez sortowania. I to jest jedyna sprawa, zgodnie z ustawami, które w Polsce obowiązują, że można to uznać jako podejrzenie popełnienia przestępstwa. Podejmując czynności administracyjne, one trwały, bo zawiadomienie i tak dalej, terminy po prostu prawne, 15 maja starosta wycofał wszystkie decyzje. Po tym czasie, jak tu u Państwa byłem, było kilka spotkań, w tym dwa u Pana Wojewody. Pierwsze 26 czerwca, drugie 4 lipca. Najpierw jako zarządzanie kryzysowe. Kiedy przedstawiłem sytuację, przedstawiliśmy z panem starostą sytuację, jak to wygląda. Okazało się, proszę państwa, i to jest zaskoczenie wielkie, że wszystkie służby wojewódzkie, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzka Inspekcja, a także Sanepid, nie mogą podpisać się, że jest to zagrożenie dla środowiska, dla zdrowia i dla życia mieszkańców. W związku z powyższym nie można uznać tego jako klęska ekologiczna i nie można podjąć radykalnych, natychmiastowych działań. Nie można tego robić przez zarządzanie kryzysowe i tego nie może robić wojewoda. Wojewoda upoważnił pana starostę do prowadzenia dalszych rozmów, konsultacji i jak gdyby w jego imieniu prowadzić postępowania administracyjnego. Takie spotkanie nastąpiło 18 lipca w starostwie i po raz pierwszy pojawił się właściciel PUK-u, pan Grzegorz Welenc. Oświadczył jednocześnie, że ponieważ Urząd Skarbowy zablokował mu ponad 1 600 000 złotych, on te pieniądze ma, ale pieniądze nie są uruchomione, on nie może tych śmieci wywieźć i nic w tym kierunku nie zrobi. Podejmując dalej działania, w międzyczasie starosta, ponieważ mieszkańcy przychodzili, faktycznie tam tak jest, proszę mi wierzyć, nie ma odorów, o których się mówi, jak takich bardzo intensywnych, te obory więcej śmierdziały niż tam w tej chwili jest, że tak powiem, na tym składowisku. Wynika to z innych względów biologicznych, dlatego że w przestrzennej ilości odpadów 70% jest folii.
nie na masę, nie na wagę, ale w przestrzeni. I ta folia przy temperaturach takich, ona się po prostu zgalwanizowała. I tam nie ma nic takiego, co by nie fruwają te papiery, nie ma takich rzeczy. Natomiast jedyne naprawdę niepokojące zjawisko to jest to, że są potężne gryzonie. Dlatego starosta podjął i insekty przede wszystkim. I teraz jest tak, że starosta podjął decyzję i trzykrotnie w miejscowości Morliny i dla mieszkańców robiliśmy dezynsekcję całego terenu. Prosząc także instytucje typu sanepid, żeby dały nakazy dla właściciela, żeby dokonał tego także na tej sortowni. Ponieważ wszystkie te działania administracyjnie nie przynoszą żadnego efektu. Zaraz powiem Państwu też dlaczego. Dlatego, że funkcjonujemy na bazie ustawy o egzekucji w administracji i tak dla ciekawości ta ustawa jest z 1966 roku. Tam nikt sobie wtedy nie przypominał, nie myślał, że może być coś takiego, że jak władza powiedziała, to przedsiębiorca nie wykona. I stoimy na takim etapie, że końcowym postępowaniem w miesiącu lipcu nałożyłem jeszcze kary 3 razy po 10 000 zł na przedsiębiorcę celem przymuszenia wywożenia. Nic takiego się nie stało, nie odwołał się od kar, wywozić nie chce. W związku z powyższym ostatnim krokiem postępowania administracyjnego jest wykonawstwo zastępcze. Ale żeby dokonać wykonawstwa zastępczego, no, ktoś musi dać pieniądze, prawda? W związku z powyższym występowaliśmy także do prokuratury o zabezpieczenie na jego imieniu środków, jeżeli prokuratura uzna, że to jest przestępstwo. W tym 10 dni temu starosta wystosował wniosek do pana ministra ochrony środowiska o wyasygnowanie kwoty 2 000 000 zł na dokonanie wykonawstwa zastępczego. Jednocześnie prosząc wszystkie instytucje, włącznie z marszałkiem, z wojewodą, o poparcie tego wniosku. Do tej pory jeszcze nie mamy poparcia żadnej instytucji poza jedną, WIOŚ-iem, która napisała, że oni są do kontroli, a nie do popierania. Proszę Państwa, żyjemy w takim układzie prawnym, czy w takiej polityce prawnej. Ja chciałem powiedzieć też, że w gospodarce odpadami praktycznie zmienia się wszystko. Jest w ostatnich czytaniach nowa ustawa, ale o ile ja mam wiedzę trochę na ten temat, to w wielu kwestiach będzie jeszcze gorsza, jak do tej pory było. A tu już wchodzą gry interesów, gry rynkowe i tak dalej, i tak dalej, i to będzie bardzo niebezpieczne. Przy okazji też jeszcze Państwu powiem jedną rzecz na końcu o Waszej roli. Mianowicie tak, postępowanie to administracyjne się toczy i tyle my możemy. Wszystkie instytucje państwa, jakie były możliwe, powiadomiliśmy, bo starosta nie wydaje decyzji, ani nie cofa w imieniu powiatu, tylko w imieniu państwa. To musimy sobie jasno wyjaśnić i działa na bazie ustaw rządowych, tak samo jak wójt, burmistrz, prezydent wydaje decyzje administracyjne nie w swoim imieniu, prawda? Dlatego oczekujemy też od instytucji państwowych, że po prostu zareagują. Ja się obawiam tylko jednej rzeczy, że proszę Państwa, prokuratura uzna na przykład, że nie było przestępstwa. Na temat prokuratury sądów zamilknę, tak? Ale taka możliwość jest. W związku z tym wszyscy będziemy bezradni, ponieważ ustawy, które mówią, to mówią w ten sposób, że jeżeli ktoś zbiera odpady komunalne, ma prawo gromadzenia nawet do 3 lat. I jeżeli ktoś ma dobrych prawników, to na bazie tego zapisu, przy tych błędach ustawowych, może po prostu tak funkcjonować. Dlatego no jest to problem, ten problem nadal będzie. Ja tylko chciałem jednoznacznie zdementować. Nie myśmy budowali tą sortownię. Nie byliśmy przeciwni, to jest fakt, bo było bardzo ładnie działała, jak działał pan Śnieżacki i jak to wszystko funkcjonowało. Myśmy zamknęli. No i teraz będziemy robili postępowania i robimy te, które tylko mówi prawo. Chciałem jeszcze jedną rzecz na temat odpadów tu Państwu radnym powiedzieć, że podejdźcie do tego
z wielkim sercem, ale jednocześnie dyskutujcie już teraz. Będzie nowy burmistrz, może będzie wtedy jakiś, no wiadomo, swój kierunek nadawał dyskusji, ale przed wami, na was ciąży olbrzymi obowiązek, bo od 1 lipca 2013 roku wy będziecie odpowiadali za wszystkie śmieci w mieście Ostródzie. Jakie ustalicie ceny, kto będzie operatorem na rynku, jak to będzie wyglądało? Proszę was tylko o jedno, rozpoznajcie się w tym temacie do końca. My jako urzędnikowi wiele rzeczy też nie wypada mówić, ale w takich dyskusjach, jeżeli będę, moja wiedza będzie potrzebna, jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu naczelnikowi. Czy może są pytania w tej kwestii? Jeżeli nie ma, pytam. Jeszcze raz dziękuję dla pana naczelnika Janiaka i ogłaszam 10 minut przerwy. Przystępujemy do realizacji naszego porządku obrad. Zmieniła się oczywiście numeracja z uwagi na zdjęcie trzech punktów dzisiejszego porządku. Punktem numer 8 będzie podjęcie uchwały w sprawie powierzenia burmistrzowi miasta Ostródy uprawnień, o których mowa w artykule 4 ustawy 1 punkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej. To jest dziennik ustaw numer z 2011 numer 45 pozycja 236. Witamy panią naczelnik, panią Bożenę Ratajczyk i może prośba o zreferowanie tego punktu. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 4 ustawy o gospodarce komunalnej Rada Miejska może przekazać, powierzyć burmistrzowi miasta kompetencje w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za wynajem sal dydaktycznych, lekcji gimnastycznych, urządzeń sportowych, rekreacyjnych, które administrowane są przez jednostki organizacyjne samorządu. I to właściwie pozwoli to na taką pełniejszą kontrolę w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym. Proszę bardzo, pan radny Kierozalski. Bo mówimy o organie stanowiącym, czyli Radzie Miasta, tak? Bo ja bym chciał, żebyście państwo się zastanowili, bo sam też nie mam zdania tutaj pełnego, czy Rada się powinna pozbyć tych kompetencji, bo przecież tutaj nie wiadomo, kto będzie burmistrzem, także no nikogo tutaj nie jestem ani przeciwny jakiemukolwiek burmistrzowi, czy Rada Miejska powinna się wyzbyć tych kompetencji, czy nie? To jest do rozważenia, tak? Rzeczywiście to ułatwi bezspornie pracę, tak? Bo burmistrz będzie miał taką oto możliwość, ale ustalanie stawek za te, za korzystanie z tych obiektów powinno przynajmniej być konsultowane z Radą, bo potem się spotkamy z tym, że czegoś nie wiemy. W mojej ocenie to może nie warto się wyzbywać tego, ale to do rozważenia. Proszę bardzo, radny Kowalski. No tutaj co kolega Grzegorz powiedział, ja też, znaczy, no nie wyobrażam sobie, że po prostu burmistrz, no bez konsultacji z Radą, albo przynajmniej przedstawienia stawek i tak dalej Radzie, no bo to powinno być. Niemniej ja tak jak się przyglądam i patrzę na te właśnie wynajmy, to uważam, że to będzie wreszcie niejako usystematyzowanie tego i będzie to jasne i czytelne, bo do tej pory wiecie państwo, że no niejednokrotnie odbywało się to na zasadzie no negocjacji, no powiedzmy w cudzysłowie negocjacji. I to co rozmawialiśmy już wcześniej, że niejednokrotnie było tak, że robiło się imprezę pod patronatem burmistrza, no i oczywiście za darmo to było. No nie tędy droga. Oczywiście burmistrz może, załóżmy, ufundować puchar, ale generalnie powinno być tak, że odpłatność, obojętnie jaka impreza by się nie odbywała, czy to będzie pod patronatem burmistrza, czy nie, powinna być po prostu odpłatność za użyczenie tej sali, czy boiska i tak dalej, to powinno, stadionu powinna być. Natomiast burmistrz może tam, załóżmy, ufundować puchar. I dlatego tutaj takie usystematyzowanie byłoby bardzo dobre, ale ja mówię, ja też no, myślę, że i wręcz no, chcę, żeby burmistrz to
przedstawił i żeby Rada się mogła z tym spokojnie zapoznać przed przegłosowaniem albo przed ustaleniem tego, bo to jest ważna rzecz, którą my jako radni też powinniśmy wiedzieć, żeby potem nie było jakichś niejasnych sytuacji. Dziękuję. Proszę, radny Stasiulewicz, potem radny Kierozalski. Myślę, że sprawa jest bezsporna, ponieważ pan burmistrz jest organem wykonawczym, więc te wszystkie techniczne sprawy powinien mieć w swojej gestii. I myślę, że konsultacja, tu bym się, nie wiem, jestem rozbity. Myślę, że pan burmistrz powinien przedstawić informację Radzie i to byłoby najprostsze i najbardziej czytelne. On odpowiada za wykonanie budżetu, za różne tam rzeczy i za część wykonawczą i powinien mieć takie uprawnienia i wszystko. No to uprawnienie posiada organ stanowiący, tak jak ustawa mówi, czyli Rada Miasta. To jest pierwsza rzecz, ale można spróbować, ja mam, jakby Państwo zajrzeli do paragrafu 2. Tam jest taki punkt, zaleca się, aby ceny i opłaty były ustalane w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych. W mojej ocenie troszkę nie brzmi, bo porozumienie, jak kierownik nie wyrazi zgody jednostki organizacyjnej, to brzmi, nie będzie mógł wprowadzić tej opłaty. Proponowałbym taki zapis, że zaleca się, aby ceny i opłaty były ustalane po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych. I wtedy byśmy pogodzili, przynajmniej właściwa komisja, czyli tam do spraw oświaty, czy tam sportu, przynajmniej by tyle, że byłaby poinformowana przed nową i zaopiniowałaby te ceny i miałaby wiedzę, a jednocześnie sprawność zarządzania miastem by nie zmalała, bo taka krótka konsultacja chyba nie jest kłopotliwa. To taki mam wniosek formalny. Do mikrofonu proszę. A przepraszam, ustalane po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych, czyli właściwych kierowników, to już dwa razy właściwych, oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Coś tam jeszcze by trzeba dołożyć, żeby to było jakich kierowników jednostek, których sprawy tego dotyczą, czy coś takiego, no bo na szybko to zbudowałem. Taka jest propozycja. Ja jeszcze chciałam słówko. Kierownicy są najważniejsi. Proszę bardzo, po kolei, tak? Pani Radna. Proszę, Pani Radna Dekowska. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałabym tylko powiedzieć, że Komisja Rewizyjna w poprzedniej kadencji próbowała i zalecić i wpłynąć na wyliczenia, może nie w sensie wpłynąć, ale po prostu doprowadzić do tych wyliczeń, bo tak sprawa dotyczyła Sturckiego Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie w zasadzie działaniu komisji nastąpiło wyliczenie kosztów utrzymania małej sali, dużej sali po to, żeby łatwiej, sprawniej były pobierane pieniądze od użytkowników. Tak się stało. Chodziło nam przede wszystkim, żeby nie było użyczanie po prostu za darmo, tylko żeby przynajmniej minimum zwrotu następowało po kosztach funkcjonowania tych pomieszczeń. Jak to zostało dalej wykorzystane przez Ostródzkie Centrum, nie wiem, czy to jest pilnowane. I tutaj najważniejszą dla mnie po tych doświadczeniach grupą są kierownicy jednostek, ponieważ te pomieszczenia mają bardzo różne koszty utrzymania. I oni są bazą informacji, żeby skrupulatnie wyliczyli te koszty, a później będziemy wiedzieli, czy ewentualnie od tych kosztów jest generowany jakikolwiek zysk dla miasta poprzez dzierżawę różnych pomieszczeń. Więc tu przede wszystkim kierownicy, a później komisje już jako wiadomość przyjęta z konkretnych działań, z konkretnej pracy. Dziękuję. Pani Magara Chorostowska, proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana burmistrza, ewentualnie do pani naczelnik Ratajczyk. Proszę o potwierdzenie, czy to prawda, że na hali
OSIR-u u pana Krzykotowskiego pan Czyczel, zajmujący się grupą ping-pongistów, miał umorzone za wynajem sali kwotę kilkunastu tysięcy i na jakich warunkach? I tutaj nawiązuję może do drugiego pytania. Chciałabym wiedzieć, co w wypadku jakichś tam stowarzyszeń, które działają typowo społecznie, powiedzmy charytatywnie, nie pobierają żadnych opłat od uczestników, czy będą musiały, korzystając oczywiście z danych hal sportowych, wnosić jakiekolwiek opłaty z tego tytułu? Może, proszę Państwa, ja tak tylko, jak można to sobie technicznie zorganizować, prawda? Myślę, że byłoby to w formie zarządzenia burmistrza. Należałoby zinwentaryzować wszystkie te sale, pomieszczenia, sprawdzić i zaproponować pewnego rodzaju od powierzchni na przykład opłatę, wysokość opłaty i ewentualnie, jeżeli będzie taka wola, żeby też zamieścić tam pewne ulgi, jeżeli to będą takie możliwości, prawda? Czyli to by trzeba było bardzo precyzyjnie już do każdej szkoły, do każdego obiektu sportowego, powiedzmy, się pochylić nad tym. I można zrobić na przykład oddzielnie dla wszystkich szkół, oddzielnie można zarządzeniem zrobić to dla na przykład placówek oświatowych, bo troszeczkę ta forma jest też inna, oddzielnie dla centrum rekreacyjnego, dużego tego stadionu, prawda? Więc to jest kwestia i ująć pewne ulgi, jeżeli będzie oczywiście wola, prawda, i państwa radnych i też pana burmistrza, bo oczywiście, że taka możliwość też jest. To wszystko od tych... Proszę bardzo, pani radna. Mam jeszcze tylko takie krótkie pytanie, bo z tego co wiem, to policja co jakiś czas organizuje zajęcia samoobrony za darmo dla kobiet. Czy w takim razie policja także będzie musiała płacić za wynajmowanie sal? Bo to jest interesujące, bo co innego korzystać z sal i ćwicząc tylko z dziećmi albo młodzieżą i tutaj płacenie za korzystanie z sali, gdzie się robi coś za darmo, to dla mnie to już jest bezsens. A jeżeli chodzi o policję, to też myślę, że powiat byłby zainteresowany. Ja myślę, że pan burmistrz odpowiada na pytanie. Ja myślę, że będzie to brane pod uwagę, jeżeli jest impreza komercyjna, biletowana, no to oczywiście inaczej będzie to traktowane niż impreza taka, jak pani mówi. No co by to nie było, a będzie się wiązało z wynajęciem czy udostępnieniem pomieszczeń, no to będzie to brane pod uwagę. Proszę bardzo, radny Kowalski. Znaczy tutaj ja myślę, że wyjaśnił to pan kolega Grzegorz Pierozalski, który powiedział, że powinniśmy w tym drugim punkcie ująć to, że po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej oraz i tak dalej z kierownikami. Bo tutaj wtedy będziemy mogli po prostu zarówno pan burmistrz, jak i my pochylić się nad tym, czy kogoś można, załóżmy, zwolnić, czy nie zwolnić od opłaty i tak dalej. No to wykaże po prostu w ramach tej pracy i w ramach, dzięki temu, że tą uchwałę podejmie. Bo na dzień dzisiejszy to jest takie, powiedzmy, trochę widzimisię. Każdy, kto chce z kierowników czy z dyrektorów, to na zasadzie, no bo nie ma, ja nie spotkałem się, żeby dyrektorzy mieli jakiś regulamin odnośnie odpłatności i tak dalej. No a to powinno być i dlatego, no powinien, ale dlatego to jest dobra droga, żeby właśnie wreszcie się nad tym tematem pochylić, żeby raz konkretnie załatwić i zamknąć ten temat. Dziękuję. Radny Staszwilewicz, proszę bardzo. Ja mam taki wniosek, żeby może nie utrudniać panu burmistrzowi roboty, dlatego że ta konsultacja z Komisją Rady Miasta powoduje to siłą rzeczy. Trzeba wynająć coś na jutro czy za dwa dni. I co? Trzeba zwołać komisję. No jak? Skonsultować. Chodzi o coś innego, że chodzi o to, że konsultacja, ale ten regulamin będzie ustalony na dany rok czy na dane 2-3 lata. No od tego, o to chodzi. Nie to, że komisja ma się zbierać za każdym razem i... Dobrze, ale mnie chodzi o to, że tak, że jest burmistrz, który ma, cedujemy na niego swoje uprawnienia. W związku z tym on za to wszystko odpowiada. W moim przekonaniu powinien informować Radę i jedynie konsultować z kierownikami jednostek. Rada zawsze może cofnąć uprawnienia, które nadała kierownikowi. Ja uważam, że no, nie utrudniajmy sobie, pan burmistrz odpowiada za wynajem różnych tam pomieszczeń i inne tam składniki tych decyzji i nas informuje. No. Może pan radca, proszę bardzo. To znaczy, te sformułowanie to jest tak specjalnie zrobione, tu pan radny Kierozalski nawet nie kwestionował tego, jest powiedziane, zaleca się.
Wobec tego to nie jest obowiązek. Bardzo miękkie sformułowanie, więc jeżeli wystąpią takie sytuacje nadzwyczajne, nie musi konsultować, tylko później wytłumaczy odpowiednim komisjom, dlaczego to nie zrobił, bo taka była sytuacja i potrzeba. Więc tu nie ma obowiązku, tylko pewne zalecenie, żeby ustalając te ceny korzystał i z jednostek organizacyjnych, i z rady, z ich rady, no po prostu. Radna Dekowska, proszę. A ja potem radny Kosek. Chciałabym, ponieważ mamy doświadczenie po tamtych właśnie rozmowach, po tamtych kontrolach w Ostródzkim Centrum, to tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, żeby też uniknąć takiej sytuacji, że pan burmistrz nie będzie dobrodziejem, że jedni dostaną takie ulgi, a inni po prostu nie. Jedni będą płacić, a inni będą obdarowywani, że będą robić imprezy, czy ewentualnie użyczać sali dla klubów, które nie będą dokonywały nawet zwrotów kosztów, takich minimum energii, śmieci, sprzątania. Więc chcę, żeby ta sytuacja była unormowana i żeby była jasna i dająca wszystkim jednakowe możliwości i szanse. Bo tak są jedni lepsi, a drudzy gorsi. Jedni płacą, inni po prostu mają coś za darmo. Więc bardzo mi zależy na tym, żeby była to po prostu jednocześnie oblig taki dla pana burmistrza, żeby wszystkich traktować w sposób dla nas, przez nas akceptowany też. Proszę bardzo. Proszę państwa, mam akurat przeciwne zdanie. Uważam, że to jest nakładanie okowów na dyrektorów po prostu szkół. Oczywiście, bo jeżeli, przepraszam Panie Radny Kowalski, Pan jesteś dyrektorem, szefem firmy i Pan musi ze starostą konsultować, gdzie Pan wypożyczy na przykład salę biblioteczną, czy stołówkę, czy cokolwiek. Nie, no z tego tak to wynika. Słuchajcie, proszę Państwa, są ceny rynkowe, są ceny umowne i po prostu ja uważam, że po prostu to jest, dla mnie to jest uchwała bzdurna. To jest moje zdanie, przepraszam najmocniej. Dziękuję. Zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o ustalanie poszczególnych cen, to jak panie zgłaszają, że jest jakaś impreza, są sytuacje, w które trzeba jakby jednostkowo podchodzić. Burmistrz być może powinien przyjąć tylko i wyłącznie regulamin opłat, który by określał szerokie ramy, ale nie poszczególne opłaty. Zwróćcie uwagę, gdzie macie tutaj napisany regulamin. Nie ma, wtedy nie byłoby dyskusji. Regulamin opłat, że przysługują takie zniżki w takich okolicznościach, że należy się po 100 zł, ale są wyjątki, tak? I ten regulamin opłat raz na trzecie, na 5 lat skonsultuje z Komisją Rady Miasta albo z Radą Miasta i zamknie temat. Bo to, co mówi Pan Radny, że dyrektorzy powinni mieć możliwość, pewnie, że powinni mieć. Jeżeli jednostki byłyby zbudżetowane w pełni i oni by odpowiadali za ten budżet w ten sposób, że jak coś tam przekroczy, to dostanie w głowę, tak? A jak zarobi, to będzie mógł sobie coś dodatkowego kupić. Wtedy rzeczywiście powinno być to w kompetencji dyrektorów czy kierowników jednostek organizacyjnych. Ale pod warunkiem, że poruszają się w pewnych ramach, w ramach regulaminu, który przyjmie czy narzuci im pan burmistrz, co do zasady działania i co do wysokości opłat. I tyle. Bo ta uchwała nie jest najszczęśliwiej napisana bez już obrazy pani naczelnik. Pan burmistrz, proszę. To znaczy trzeba było spojrzeć na ten artykuł 4 tej ustawy o gospodarce komunalnej. Tam jest wprost powiedziane, że opłaty ustala Rada i te kompetencje może przekazać burmistrzowi, organowi wykonawczemu. I tylko organowi wykonawczemu. Nie może być dalszego przekazania tych kompetencji. Wobec tego no tutaj przekazanie jeszcze w dół, no nie jest tu możliwe zgodnie z przepisami, bo to są obiekty użyteczności publicznej i to trzeba mieć na względzie. Tym bardziej, że osobowość prawną ma tylko gmina, natomiast te jednostki są jednostkami organizacyjnymi nieposiadające osobowości prawnej i one w zasadzie związane są z budżetem gminy. I to ktoś wcześniej tutaj powiedział właśnie, że
tu jako burmistrz, organ wykonawczy, który przygotowuje projekt budżetu, mógłby kalkulować tu do budżetu te opłaty, biorąc pod uwagę oczywiście ceny rynkowe. Ale fakt jest faktem, że tej kompetencji nie można scedować w dół do ustalania opłat, tylko na organ wykonawczy. Tak mówi przepis, no a niestety no, samorządy działają na podstawie i w granicach obowiązujących ustaw. Proszę bardzo, radny Kosek. Panie radco, a jak burmistrza nie będzie, to ktoś przyjdzie salę wypożyczyć, to z kim mają rozmawiać? No proszę bardzo, no bo pan mówi, w dół nie można. Jest szef jednostki, dostaje po prostu według mnie od burmistrza pełnomocnictwo do ustalania. Ale my mówimy o czymś innym. Burmistrz ustala opłaty i ceny, natomiast gospodarowanie tym, podejmowanie tych czynności prawnych, wypożyczanie należy oczywiście do kierowników jednostek. Ale oni wypożyczając muszą zastosować się do tego cennika, który jest ustalony przez burmistrza. Tylko na tym to polega. Nie będzie burmistrz administrował tymi obiektami. Będzie administrował tym kierownik jednostki i on będzie zawierał konkretne umowy, czy sprzedawał bilety. Tam zresztą jest powiedziane w którymś punkcie, że administrowanych przez urząd. Proszę bardzo, radny Kowalski. W związku z tym, że no tutaj widzę, że rozgorzała dyskusja, teraz już widzę, że w podgrupach trwa, zgłaszam wniosek formalny, bo to i tak już do niczego nie prowadzi. Tak? Aha. Tu jeszcze no jedno pytanie, bo tutaj koledzy podpowiadają, czy tutaj też jest ujęte, bo tu nie widać, jeżeli chodzi o amfiteatr i zamek. Bo by trzeba było uzupełnić jak dalej. Tylko dodam, proszę państwa, ponieważ Centrum Kultury jest instytucją kultury i tam jest inny zupełnie, prawda, status prawny tejże instytucji. I to mienie należy, jest zgodnie z to wiem, że to mienie należy do właśnie do Centrum Kultury. Dlatego też nie znalazło się tu. No też mi tu, wiecie państwo, ja nie będę tu dyskutowała, ponieważ na ten temat, ponieważ no to jest inicjatywa pana burmistrza i takie miały być. Proszę, radna Blińska. Zgłaszam formalny wniosek o wycofanie tej uchwały i poddanie pod dyskusję na kolejnych przedsesyjnych komisjach i uzupełnienie o te instytucje, które bezpośrednio podlegają również pod Urząd Miasta. Dziękuję. Że o to chodzi? Proszę bardzo. Zamysł był taki, żeby te, które nie są ujęte w tym, w tej uchwale, te instytucje podlegały, żeby opłaty ustalane były przez Radę. A tutaj chodziło o ujednolicenie i o szybkość, tak jak tutaj pan radny zauważył, żeby szybkość działania była inna, żeby nie trzeba było zwoływać komisji i rady do ustalenia tych cen. To ma miejsce też, to powstało na kanwie też przejęcia stadionu. Trzeba było zwoływać sesję, żeby ustalić ceny na wynajem parku Kolisa czy tych urządzeń, które są na stadionie. Za każdym razem burmistrz będzie wydawał decyzję o ustaleniu ceny, nie wiem, jak będzie ekstra mecz siatkówki, czy to będzie ustalenie opłaty raz na rok i określenie wysokości, bo jeżeli raz na rok, no to ta szybkość nie jest tutaj jakby specjalnie potrzebna, bo się raz na rok uchwali i tyle. Proszę bardzo, pan burmistrz, radna Bilińska. Ja jeszcze wchodząc w słowo, przecież sam pan burmistrz powiedział, że przewiduje pan jeszcze jedną sesję w trybie nadzwyczajnym, w związku z tym można to wnieść jako pod obrady następnej sesji, żebyśmy byli zgodni, po co mamy strzępić sobie teraz języki. Dobrze. Był wniosek formalny pani radnej o zdjęcie tego punktu. Panie burmistrzu.
Więc wycofujemy i bez głosowania, wiadomo, to był wniosek pana burmistrza. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, to w takim układzie mielibyśmy tutaj problem, bo widzę, że jest taka potrzeba, żeby stworzyć właśnie od razu taki no już wstępny zarys regulaminu, żeby no wiedzieć, o czym będziemy dyskutować, dobrze? Fajnie, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za gorącą dyskusję. I przystępujemy do kolejnego punktu, 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli. Przepraszam, że przerywam, panie przewodniczący. Jest pani naczelnik. Chcielibyśmy może z okazji, że jest, już nie w wolnych wnioskach, ale dowiedzieć się o tą łazienkę w szkole numer 3. Tak, jak to tam wygląda? Dyskusja na ten temat. Bo ona została zdjęta. Czy to naprawdę było tak nie... No właśnie, ale czy sanepid i tak dalej? Rozumiem, że w przyszłym roku budżetowym będzie można też to do końca, pewnie 31 sierpnia. Dziękujemy pani naczelnik. Wiemy, jak sprawa z łazienką. Ale przystępujemy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Morągowiusza w Ostródzie. O zreferowanie tematu proszę panią naczelnik Małgorzatę Szczyńską. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Projektowana zmiana dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrągowisza w Ostródzie. I szczegółowo dotyczy to, przedmiotem zmiany planu są działki 164/1, 164/3, 166/4, 166/5, 165/1 w obrębie 1 miasta Ostródy oraz działka 166/1, która stanowi naszą własność, własność gminy miejskiej. Powierzchnia objęta zmianą planu jest to 2 hektary, 16 arów, 70 metrów kwadratowych i w skrócie mówiąc jest to teren, który jest pod obecnym hotelem Panorama, tak? Państwo w 30 czerwca 2011 roku podjęliście uchwałę o przystąpieniu do zmiany. Przeszliśmy całą procedurę, oczywiście zgodnie z ustawą, czyli ogłoszenia, obwieszczenia, konsultacje społeczne, które odbyły się 6 września 2012 roku. Wszystkie konsultacje z uprawnionymi organami do tego. I dzisiaj na kanwie tego mamy propozycję zmiany planu miejscowego, którą państwu właśnie przedstawiam. Dziękuję bardzo pani naczelnik. Są głosy. Pan radny Posiadło, tak? Proszę bardzo. Ja w sumie od razu chyba taki głos formalny, w związku z tym, że uchwała jest dość rozległa. To bym proponował, żeby odczytać z niej paragraf pierwszy i później zakończyć paragrafem 18 i 19. Kto państwa z radnych jest za tym wnioskiem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoby nie ma, to jednogłośnie. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Proszę bardzo, pani radna Dekowska. Pani naczelnik, chciałabym prosić jeszcze, żeby pani potwierdziła właśnie przejście, które będzie wykonane od ulicy 3 Maja do jeziora, w którym to miejscu będzie, ponieważ tak wnioskowaliśmy przy tym planie zmiany zagospodarowania terenu, że będzie to droga użyczenia tam. Tak, służebność, no.
Proszę Państwa, zgodnie z Państwa sugestią w planie miejscowym zostało ujęte, zostało ujęte planowane przejście między ulicą 3 Maja a do jeziora, tak? Jest to opisane w planie na załączniku graficznym jako przejście KDJ. Jest to droga przejazdowo, przejście i przejazd, tak? Przez ten teren. Natomiast pamiętamy o tym, że jest to teren prywatny i w tym momencie możemy wystąpić o służebność do właściciela terenu. Dopiero wtedy, w tej chwili, jak będzie to zgodne z planem miejscowym i wtedy wskażemy ten teren i wtedy wystąpimy o służebność przejścia i przejazdu przez ten teren. A właśnie, a właściciel może odmówić? Oczywiście, że właściciel może, ale również jeżeli wykażemy się koniecznością takiego przejścia, możemy zawsze wystąpić do sądu o wskazanie drogi koniecznej, jeżeli będą ku temu przesłanki oczywiście. Pytanie, czy są te przesłanki, żebyśmy sobie drogi nie zamknęli na przez dzień dzisiaj, znaczy zmiana planu, czy ten plan będziemy zmieniali w tej chwili, czy go nie zmienimy. Dzisiaj mamy teren w ogóle jest terenem turystycznym na dzień dzisiejszy. Jeżeli Państwo nie dokonają zmiany, to nam nie ułatwi drogi na przyszłość, tak? Pamiętajmy o tym, że tego przejścia nie ma fizycznie i nawet nie jest zaplanowany na dzień dzisiejszy. Jeżeli zmienimy plan, już mamy pierwszy krok zrobiony, bo tam tylko i wyłącznie może być ciąg przejście przejazd. To jest pierwszy krok. Kolejny będzie wystąpienie o służebność. Wcześniej ja osobiście i pan burmistrz tutaj, wcześniej pan burmistrz Dąbrowski rozmawiał z właścicielem terenu i zgoda wstępna na sporządzenie służebności była, na przeprowadzenie tego. Także na dzień dzisiejszy nie znam przesłanek, które mówiłyby o tym, że tej zgody nie będzie. Pani radna Jankowska, proszę bardzo. Potem radny Kłokocki. To może najpierw załatwmy taką umowę, spiszmy o służebności, żeby nie było tak, że my uchwalimy plan i później nie będzie tak, jak było z kinem. Miało być kino i kina nie ma. Dziękuję. Kino jest. Panie radco, proszę do mikrofonu. Co mamy zrobić na danym terenie? I w zasadzie później czynności faktyczne, czy to będzie służebność, czy niesłużebność, może kupimy, a może to będzie inwestycja celu publicznego, to już będzie w późniejszym terminie. My musimy mieć podstawy do tego, żeby podjąć negocjacje. Jeżeli nie będzie w planie zagospodarowania przestrzennego, to będzie rozmawiał burmistrz. Słucham? Przejściem przez Hotel, bo nie będzie drogi. Bo będzie burmistrza, to jest, nie mam teraz planu przejściu przez Hotel. No tak. Nie będzie zmiany planie. No to też my nie mamy pewnych możliwości. No bo, przepraszam Państwa, będziemy uchwalali plan pod kogoś. Nie możemy, musimy być obiektywni. Uchwalamy po to, że już podjęliśmy pewne działania. Są takie sytuacje, że podmioty zawierają jakieś umowy, zmienia się plan i nie mogą realizować swoich zamierzeń. To jest różnie z tym bywa. A tutaj mamy określone, że w planie jest przewidywane na coś i ta osoba fizyczna, tak jak powiedziała Koleżanka, nie może przeznaczyć na inny cel i nic zrobić. A w tej chwili w zasadzie co ona może? Wszystko zrobić, nie? Proszę bardzo, radny Kierozalski. Ja tylko jedno krótkie pytanie. Tak z Pani doświadczenia i wiedzy, o ile wzrośnie wartość tej działki i czy to będzie miało wpływ na nasze podatek od nieruchomości, czy nie? Zmiana planu zagospodarowania, czy ta działka, jej wartość wzrośnie? Pierwsze pytanie, a drugie, czy wpływ do budżetu z tego powodu będzie większy? Ja nie znam dokładnie projektu nowego obiektu, tak, ponieważ to jest nadal prywatny teren. Może ja przepraszam, zanim odpowiem do końca, to wyjaśnię jeden zapis oznaczenia terenu. Proszę zwrócić uwagę, to jest strona druga uchwały, jest zapis oznaczenia terenu KDJ. Jeżeli Państwo mogą to zrobić, dobrze? Jest tam napisane, jest to napisane wyraźnie. Ogólnodostępny ciąg pieszojezdny. I słowo ogólnodostępny jest dosyć kluczowym słowem. Także to z samego założenia planu miejscowego, który jest prawem miejscowym,
Będzie to ogólnodostępny ciąg pieszojezdny. A teraz wracając do pana pytania, panie radny, to chciałam tylko powiedzieć, że nie znam, nie widziałam projektu, ostatecznego projektu rozbudowy tego hotelu, bo tam ma być hotel. Wiem tylko, że ma być wybudowany na nowo, czyli ten ma być zburzony, wybudowany ma być nowy obiekt, który ma być kuboterowo większy. A więc automatycznie nam się zwiększy wpływ do budżetu z podatku od nieruchomości, tak? I teren ma być również w tym momencie zagospodarowany odpowiednio z wydzieloną wieżą Bismarka, tak, która ma być, jest poddawana, będzie szczegółowym zabiegiem ze względu na obostrzenia konserwatorskie, bo z tego co wiem, właściciel firmy był właśnie niedawno u konserwatora zabytków w tej sprawie w Elblągu, także to są procedury, które już są uruchomione w tej sprawie i tam będzie 18 metrów, jeżeli państwo zwrócicie uwagę, do 18 metrów zabudowy, to będzie trochę wyższa zabudowa niż jest w tej chwili, będzie w innym kształcie, kubaturowo większa, zdecydowanie. Radny Kukocki, proszę bardzo. To jeżeli to jest dobra wola właściciela, czy zgodzi się na to przejście, czy nie, to może się okazać, że na przykład w planach jest tak, że tego miejsca to przejście nie będzie, tak? Bo powiedzmy właściciel planuje coś innego zbudować, a ja tylko jeszcze dokończę, a jeżeli rzeczywiście miejsce zostanie, to może niech właściciel zobowiąże się pisemnie, że udostępni. Bo niestety ja w słowo właściciela już nie wierzę. Nie ma planu, to właściciel będzie zagospodarować, jak będzie chciał. I nie będzie. Jeżeli uchwalimy plan, że to jest ogólnodostępne z tego, to w inny sposób nie może tego zagospodarować. A teraz może. Proszę bardzo, pani naczelnik, jeszcze. Dokładnie tak jak zwróciłam państwu uwagę, słowo w prawie miejscowym ogólnodostępne, ciąg pieszojezdny jest słowem kluczowym. Ogólnodostępny znaczy, że jest dostępny dla wszystkich. Sprawa przejścia służebności jest tylko i wyłącznie formalnością, z której możemy skorzystać lub nie musimy, tak? Bo w tym momencie, jeżeli w planie mamy, tak jak drogi publiczne lub drogi wewnętrzne lub cokolwiek, to co jest zapisane w planie, tak musi być zrealizowane. I tak musi być, tak powinno być zrealizowane w przypadku, gdy będzie to realizowana inwestycja, czyli nie może zagrozić terenu, który jest ogólnodostępny, zapisany w planie. Taka będzie interpretacja później starostwa przy Wydziale Budownictwa przy pozwoleniu na budowę. Zagrodzenie terenu, który jest ogólnodostępny, zapisany w planie jest niemożliwe. Wystąpił pozwolenie na budowę. Proszę bardzo, pan radny Stasiulewicz. Ja chciałbym przypomnieć, że to pan Ireneusz Słowik z firmą zgłosił się do nas, żeby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Myślę, że godził się z tym, że wydzielimy mu drogę, trochę ograniczymy jego właścicielskie jakby uprawnienia, a z drugiej strony zmienimy ten zapis na jego korzyść. Więc myślę, że obopólnie tutaj zrobimy sobie dobrze. Dziękuję bardzo.